Witam, dzisiaj przedstawię wam 13 ciekawostek o Kushinie Uzumaki. Zapraszam. Imię Kushina było prawdopodobnie inspirowane mitologiczną postacią Kushinadą Hime, która była żoną Susano. W tej legendzie miała zostać pożarta przez Yamata no Orochi, jednak została uratowana właśnie przez Susano, a w zamian została jego żoną. Ma to o tyle więcej sensu, ponieważ nazwisko Namikaze oznacza fale i wiatr, tymczasem Susano był bogiem morza i burz. Uzumaki natomiast oznacza wir. Była ona przezywana Krwawa Habanero, a jej mąż znany był jako Żółty Błysk. Natomiast Naruto został nazwany Pomarańczowy Hokage, co jest oczywiście odniesieniem do połączenia koloru żółtego i czerwonego jego rodziców. Na okładce rozdziału 503 włosy Kushiny wyglądają jak ogony Kurame, którego była Jinchuriki. Jej ulubionym jedzeniem był słony ramen, natomiast najmniej lubiła kawę i gorzkie rzeczy. Zajęła ona 21 miejsce w 7 sondażu popularności, posiadając 1338 głosów. Urodziła się 10 lipca, a jej grupa krwi to B. Gdy Minato ją uratował, miała 145 cm wzrostu i 12 lat, natomiast jako dorosła kobieta miała 24 lata, 165 cm wzrostu i ważyła 47 kg. Potrafiła używać natury wiatru, wody oraz yin. Jej hobby było robienie kawałów i rozmawianie z innymi. Jest jedną z nielicznych Jinchuriki, którzy nie umarli zaraz po ekstrakcji ogoniastej bestii z ich ciał. Zdołała przeżyć dzięki swoim genom, ponieważ klan Uzumaki był niezwykle witalny. W wywiadzie z 2013 roku Kishimoto stwierdził, że Kushina jest oparta nieco na jego żonie, ponieważ również potrafi być ona przerażająca. Jej wygląd nieco się różnił na przestrzeni czasu i tak w mandze jej włosy były znacznie dłuższe niż w anime, a także pierwszy raz, gdy została pokazana w anime, miała ciemniejsze włosy i oczy. Najwidoczniej była ona dobrą kucharką, ponieważ Minato uwielbiał jej kuchnię, a także w grze Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution używa ona chociażby patelni do walki. Chciała być pierwszą żeńską Hokage w historii. Jak myślicie, byłaby dobrym kandydatem na to stanowisko? I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!